kandydat na prezydenta Polski. Witamy gorąco, witamy w Jeleniej Górze. Jelenia Góra jest panią marszałek. Jelenia Góra jest kandydatem na prezydenta. Panią marszałek witam Błońską. Pani marszałek, witamy bardzo gorąco. Tak wygramy. Jeszcze raz gorąco witamy panią marszałek Kidawę-Błońską, kandydata na prezydenta. Witam państwa. Naszego kandydata. Witam państwa bardzo serdecznie. Siadajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że... Dziękuję bardzo. Ale warto spotykać się z ludźmi, którzy mają dużo siły, dużo optymizmu i wierzą, że świat może wyglądać kompletnie inaczej. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o rzeczach, które dla mnie i dla was są ważne. Ale powiem tak, ja czuję, że ten wiatr historii Polski, ten duch, który w nas jest, naprawdę znowu wraca i chcemy, żeby Polska wyglądała inaczej, żeby była wspólnotą, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli dumni z tego, co robimy i żeby zniknęły podziały. Bo te podziały... Bo my zawsze będziemy inni, bo jak wiecie, dwóch Polaków, trzy poglądy, ale to jest nasza cecha narodowa i zróbmy z tego coś pozytywnego, ale to, że się różnimy, to niech będzie naszą siłą. Różnimy się, potrafimy słuchać, jak się różnimy, może wymyślimy coś mądrego, dobrego dla nas wszystkich. I marzę mi się, naprawdę marzą mi się takie święta, że nie będę słyszała, że nie mogę zaprosić siostry, nie mogę zaprosić brata, nie chcę jechać do teściowej, bo nie chcemy rozmawiać o polityce. Że nie chcę iść do kościoła, bo tam mówią o polityce. Żebyśmy politykę uprawiali, wykorzystywali ją do zmiany świata na lepsze, a nie do tego, żebyśmy się wzajemnie dzielili czy nie lubili. Bo naprawdę, my Polacy jesteśmy wyjątkowi. Popatrzcie na naszą historię. Ile wspaniałych rzeczy zrobiliśmy w sytuacji, kiedy nikt nie dawał nam szans. W sytuacjach trudnych potrafimy się zjednoczyć, potrafimy spojrzeć trochę dalej niż na własny interes i wtedy nam to się wszystko udaje. A jak jest tak w miarę spokojnie, to zapominamy, że są rzeczy ważne i że od tego, jaką będziemy wspólnotą, jak będziemy ze sobą razem działać, zależy przyszłość naszego kraju, przyszłość naszych dzieci, wnuków. Jest tyle problemów do rozwiązania. Na pewno powiecie, że ochrona zdrowia numer jeden, bo nie ma miejsca w Polsce, gdzie by ludzie myśleli inaczej. Młodzi krzyczą głośno o klimacie i mają rację, bo to jest bardzo poważny problem. Nasze prawa, nasze wolności, nasza kultura, to są wszystko sprawy ważne, ale w pojedynkę nikt tego nie rozwiąże. To trzeba zrobić razem, ale to można razem zrobić, jeżeli się siada, rozmawia i szuka wspólnie dobrego rozwiązania. I ja uważam, że taka jest rola prezydenta. Tam, gdzie rząd, tam, gdzie Sejm nie jest w stanie się dogadać, prezydent powinien zapraszać, wsadzać do stołu, żebyśmy się dogadali. Znaleźli rozwiązanie, które będzie działało przez wiele lat. W ochronie zdrowia przez 4 lata nikt niczego nie zmieni na lepsze całkowicie. Można wiele rzeczy poprawić, ale przecież kształcenie jednego lekarza to jest kilka lat. 7, żeby w ogóle zaczął pracować. To decyzje poprzednich rządu Platformy i PSL-u o tym, żeby zwiększyć liczbę miejsc na uczelniach medycznych, dopiero za chwilę będą efekty tego, wejdzie więcej lekarzy do zawodu. Więc musimy o naszej przyszłości myśleć z perspektywy nie jednej kadencji, bo partie, które rządzą, się zmieniają, tylko z perspektywy tego, co dla nas, jako dla społeczeństwa jest ważne i co chcemy, żeby było. Bo przecież te rozwiązania, które daje rząd, nie biorą się z księżyca, to są pieniądze, które państwo zarabiają, to są pieniądze z waszych podatków. Więc to tak naprawdę wy powinniście decydować, jak mądrze, solidarnie te pieniądze wydawać. I tak mi się wydaje, że tak powinniśmy o Polsce pomyśleć jako o wspólnocie, gdzie razem ustalamy, umawiamy się na coś. Bo w ostatnich latach zabrakło nam takiej umowy społecznej, że umawiamy się na takie czy inne rozwiązania. Próbowano narzucać takie rozwiązania albo w pośpiechu dawać rozwiązania, a my się musimy na to wszystko umówić i chciałabym takiej prezydentury być takim prezydentem, który może taką rozmowę z wami prowadzić i że wspólnie możemy podejmować decyzje.
Chciałabym też, żeby to spotkanie było naszą wspólną rozmową. I chciałabym, żeby każdy, kto ma ochotę, zabrał głos. Każdy ma prawo do własnych opinii i osądów i szanujemy się na tym. To jest miejsce wolności. Mówimy to, co myślimy, co uważamy i szukamy wspólnych rozwiązań. Tu każdy ma prawo zabrać głos i powiedzieć to, co myśli. Ale pamiętajmy, że obowiązuje coś takiego jak kultura zachowania i szanujemy osoby, które rozmawiają. Zapraszam do tej rozmowy, bo dla mnie jest bardzo ważna, a mam nadzieję, że także Państwo będą mogli powiedzieć, co dla Was jest najważniejsze i na co trzeba zwrócić uwagę. Pierwsze pytanie najtrudniej. Jest, brawo, bardzo szybko. Dziękuję bardzo. Jest Tadeusz Waliczek, szef kodu Jelenia Góra. Powiem tak. Miałem tutaj przyjść z plakatem Małgorzata, kocham Cię, albo Małgośka, kocham Cię, no ale co niektórzy powiedzieli mi, że to nie wypada, że to zbyt poufale, dlatego jestem z tym. Ale miłość pozostała, powiedzmy, nie? Także... Generalnie uważam, że te kobiety powinny rządzić Polską, światem, tak na dobrą sprawę. Na pewno byłoby mniej wojen, mniej zatargów, mniej sporów. Ten świat byłby bardziej harmonijny, no byłby, myślę, lepszy. Zmierzając do pytania, posłużę się taką anegdotką. Sorry, bo ja jestem... Przytrzymaj mi to. Taką krótką anegdotką. Mąż do żony. Kochanie, gdzie jest mój ten popielaty krawat w czarne prążki? No w szafie, w sypialni na drugiej półce od góry. Żon się gdzie szuka? Nie ma. Kochanie, nie ma. Idzie żona? No jest, kurczę, nie? Dlatego, bo żony, kobiety to są takie istoty, które rządzą, sprzątają, dbają o ten dom. Są gospodyniami tego domu. No, myślę, że lepszymi jak my faceci. Co niektórym się tutaj naraża. I pytanie moje brzmi. Jeżeli prezydentem, to wiadomo, że pani będzie. Bo ja nie dopuszczę żadnej innej myśli. Natomiast pani jako gospodyni tego naszego domu, którym jest Polska, od czego chce rozpocząć sprzątanie tego domu? Od jakich decyzji? Dziękuję. Ma pan rację, że kobiety tym się różnią od mężczyzn, że bardziej myślimy o tym, jak rozwiązać zadanie, jak rozwiązać problem. I może to panów zaskoczy, ale my naprawdę potrafimy współpracować. To kobiety potrafią współpracować, jeżeli umawiamy się na coś, że coś robimy. Kobiety potrafią to zrobić. Poza tym to rzeczywiście my się czujemy odpowiedzialni za to, co robimy w domu, za dom, za rodzinę, za miejsce pracy. Czujemy się odpowiedzialni. I dobrze, że tak jesteśmy. Nas Pan Bóg stworzył, potrafimy te rzeczy robić bardzo dobrze. Ale co jest najważniejsze? Jeżeli chcemy poważnie, na nowo odbudować tą dumę i dobre funkcjonowanie naszego kraju, musimy wyprostować to, co się dzieje z naszą praworządnością. Ja wiem, że dla wielu ludzi mówi, no jakie to ma znaczenie, ale nie można niczego nowego stworzyć, jeżeli fundamenty są rozwalone. Jeżeli konstytucja nie jest szanowana, jeżeli nie ma trójpodziału władz, jeżeli nie ma niezawisłych sądów, to nie możemy budować niczego więcej. To nie możemy zachęcać inwestorów ze świata, żeby u nas inwestowali, bo prawo musi być takie same u nas, jak u nich. Wyroki sądu muszą być respektowane. To jest podstawa. Następne sprawy dotyczą tego, żeby zacząć rozmawiać o zdrowiu, o edukacji, odbudowania naszej polityki zagranicznej, która zanika, bo właściwie możemy powiedzieć, że jej nie ma. Jesteśmy, ja nie chcę mówić, ale jesteśmy na marginesie w Unii Europejskiej, a skoro jesteśmy na marginesie Unii Europejskiej, to jesteśmy na marginesie świata. Jak byliśmy silnym krajem Unii Europejskiej, inaczej rozmawialiśmy ze wschodnimi sąsiadami, każdym innym krajem. Jak jesteśmy osamotnieni, nikt z nami tak na poważnie nie rozmawia. To jest bardzo ważne, bo my jako Polska mamy wiele do zaoferowania. Jesteśmy położeni w
ważne miejsce Europy. Jesteśmy dużym krajem, z dużym dorobkiem, z dużym doświadczeniem i byliśmy przecież takim łącznikiem pomiędzy krajami Europy Wschodniej a Europą Zachodnią. Teraz inne kraje nas zastępują. Trzeba to wszystko odbudować i to można zrobić, ale żeby odbudować, to raz, trzeba zacząć rozmawiać, a dwa, szanować rozmówcę. To znaczy nie możemy być tylko recenzentem, ale musimy brać udział w tej rozmowie i składać rozwiązania. Bo mówienie, że nam się wszystko należy, że jesteśmy najlepsi, no to nikogo do tego nie przekonuje, bo każdy kraj uważa, że jest najlepszy, najwspanialszy i trudno się dziwić, że Francuzi uważają, że są tacy, że Anglicy uważali, że są wspaniali, że Hiszpanie, bo to jest naturalne, że obywatele każdego kraju najbardziej cenią, kochają swój kraj. My kochamy Polskę, jesteśmy z niej dumni, więc używajmy mądrych i trafnych argumentów, żeby do nas przekonać. Szanowna Pani Marszałek, mam nadzieję, że mieszka Pani w Pałacu Prezydenckim, gorąco na to liczę. Z Państwa się to nie uda. Tak, dlatego jesteśmy tutaj z Panią. Ja myślę, że ponieważ na Słowacji jest Zuzanna Czaputowa, prezydentem Słowacji, wiele kobiet pełni odpowiedzialne funkcje. Finlandia ma premiera kobietę, kanclerz Merkel, no to już w ogóle jest bardzo silna kobieta w Europie, a wcześniej Margaret Thatcher i wiele kobiet, które odbiły swoje piętno na historii Europy, na polityce. Która z tych kobiet byłaby dla Pani taka najbliższa, takim najbliższym ideałem? A jeśli już Pani zostanie prezydentem naszym, gdzie pierwszą wizytę złożyłaby Pani? Czy koleżance ze Słowacji, czy gdzieś indziej? Dziękuję. To prawda, że wiele kobiet odcisnęło się na polityce świata, ale one to zrobiły nie dlatego, że były kobietami, tylko dlatego, że są bardzo dobrymi politykami. I od tego trzeba zacząć. Po prostu mają dużo do powiedzenia, dobre pomysły, dużo do zaoferowania. Ale cieszę się, że tych kobiet w polityce uznanych jest coraz więcej, ale też zawsze przypominam przypadek Stefana Batorego, którego szkoły noszą imię i wszyscy są tacy dumni, że taki świetny król, a nie byłby tym, kim jest, gdyby nie jego żona. Więc to tak spokojnie z tą polityką. Na to pytanie, gdzie bym pojechała? Ja uważam, że trzeba zacząć od odbudowy naszego wizerunku. Ja bym chciała zaprosić do Polski. Chciałabym zaprosić do Polski i pokazać, warto do Polski przyjeżdżać, warto z nami rozmawiać. Polacy są świetnym narodem, świetnym społeczeństwem, mają dużo do zaoferowania i naprawdę nie mamy żadnych kompleksów. Jesteśmy z tego dumni i warto z nami rozmawiać, warto nasz kraj poznawać i warto z nami wypracowywać dobre rozwiązania. Więc ja chcę zaprosić do Polski. Nauczycielem. Jeżdżę po szkołach na całym Dolnym Śląsku. Tam spotykam się na radach pedagogicznych z nauczycielami. Tam jest najwięcej nauczycielek. W polskiej edukacji pracuje przeważająca ilość kobiet, najbardziej wykształconych kobiet. Kobiet, które jeszcze niedawno strajkowały bądź chciały strajkować, a z różnych względów nie mogły tego zrobić i rozmawiały o polskiej szkole, rozmawiały o przyszłości, rozmawiały o dzieciach, rozmawiały o perspektywie. Ta chęć zmiany polskiej szkoły w ostatnim okresie lekko zgasła, ja powiem inaczej nawet, sporo zgasła. Co w związku z tym Pani jako prezydent RP zrobi, żeby odzyskać kobiety najbardziej wykształcone, a najbardziej wykształcone kobiety pracują w edukacji. Jeśli one będą pracowały dobrze, to przyszłość naszego kraju, może to jest banalne, co ja powiem, będzie lepsza. Dlatego, że edukacja to jest inwestycja w przyszłość, to nie są koszty. Proszę o tym pamiętać. Mądre i rozsądne Państwa o tym pamiętają i mają tego typu efekty. Ma Pan rację, od edukacji wszystko się zaczyna, tak naprawdę. Wszystko się zaczyna, jak ma wyglądać nasze społeczeństwo, jak ma wyglądać nasz kraj. Mówił Pan, że edukacja to nie są koszty. To są koszty, ale najlepiej zainwestowane. To o to chodzi. To prawda, że Polki są
bardzo dobrze wykształcone i to prawda, że w szkołach głównie uczą kobiety i to prawda, że na nich spadł ciężar tego, co ostatnio się dzieje w edukacji. To one na swoje barki wzięły to, żeby nasze dzieci w szkołach czuły się bezpiecznie, mogły się rozwijać. Polska edukacja potrzebuje wolności, tak jak każdy obszar naszego życia. Nauczyciele muszą wiedzieć, że są wolni, że mogą wykorzystywać swoją wiedzę najlepiej jak potrafią, że mogą tworzyć własne programy. Oczywiście musi być rama programowa, tak jak wszędzie, ale ona powinna być robiona nie przez polityków, tylko przez ekspertów. Dlatego powinna powstać, tak jak kiedyś Rada Edukacji Narodowej, żeby specjaliści, nauczyciele, metodolodzy, naukowcy, wszyscy razem usiedli i opowiedzieli, co jest potrzebne, żeby nasze dzieci, nasza młodzież nauczyła się funkcjonować w świecie, żeby nauczyła się działać zespołowo, podejmować decyzje, umieć odróżnić dobro od zła, zainteresować się działaniem kreacyjnym. Jak to zrobić? Bo przecież takie sztywne programy od A do Z tak naprawdę nie pozwalają się w pełni rozwijać. To nauczyciele wiedzą, jakie dzieci, jaka młodzież, czego najbardziej potrzebuje. Więc poza pieniędzmi, gdzie wszędzie są potrzebne, polska szkoła potrzebuje wolności. Polscy nauczyciele potrzebują zdjęcia z nich tych gorsetów, żeby mogli realizować to, co potrafią, a udowodnili, że potrafią robić to wspaniale, skoro nasi gimnazjaliści byli najlepsi prawie na świecie. Także potrafimy to robić, tylko dajmy nauczycielom szansę. Oczywiście wiem, że potrzebne są inne formy organizacji, ale trzeba zacząć od wolności. Halo. Tak, na razie pani, potem pan. Dzień dobry. Witam panią marszałek serdecznie. Jestem kobietą, która od wielu lat przygląda się sprawie polityki senioralnej. Wiek emerytalny obniżył się. Bardzo dużo młodych ludzi wyjechało. Pozostało bardzo ludzi już w zaawansowanym wieku. Nie ma kto na nich pracować, to raz, nie ma kto nimi się opiekować, to dwa. Polityka państwa naszego, którą obserwuję od lat, w ogóle nie interesuje się tą kategorią ludzi. Ludzi powyżej 67 i wyżej, schorowanymi, dementywnymi, bo wiem, nie jest to elektorat wyborczy. Ja wiem, że nie ma możliwości uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej, nie ma możliwości opiekowania się. Żadne ani gminy, ani powiaty nie idą w kierunku budowania infrastruktury dla seniorów. Są ograniczone miejsca i od wielu, wielu lat społeczeństwo w dalszym ciągu oczekuje na umieszczenia. Ci ludzie, którzy są niedołężni, bez pieniędzy, nie mają wysokich rent i emerytur i ich nie będą mieli, bowiem idą wcześniej na sferę emerytury, a dzieci wyjeżdżały. W związku z czym ostatnie pytanie do pani w tym kierunku. Co i jakie projekty prezydent będzie mógł i chciał przedstawić rządowi, aby móc dofinansowywać do pobytu tych osób w placówkach opiekuńczych i prywatnych. Jest to niby uregulowane, ale nie jest realizowane. W związku z czym apeluję o pomoc seniorom. Dziękuję bardzo. To jest bardzo poważny i bardzo szeroki problem, bo tak naprawdę w naszym wspólnym interesie i seniorów, i ludzi w średnim wieku i młodych, to żeby seniorzy jak najdłużej byli w pełni zdrowi i aktywności. I to jest podstawa. To, co pani mówi, czyli te domy opieki, to jest ostateczność. Senior powinien żyć w swoim naturalnym środowisku, powinien mieć możliwości funkcjonowania we własnym domu, we własnym środowisku, uczęszczać do klubów seniora, działać aktywnie na uniwersytetach trzeciego wieku, jeżeli zdrowie mu pozwala, a ma ochotę pracować.
Wiem, że emerytury są niskie i wszyscy o tym wiemy, że te emerytury są niskie, a będą jeszcze niższe, jeżeli skrócimy czas naszej pracy. Ale jedno wiem po spotkaniach, że emeryci chcą jasnego i czytelnego sygnału, że ich emerytury będą wyglądały inaczej. I oczywiście każda 13, 14 emerytura wpłata pieniędzy każdego cieszy, ale chcieliby trwałego i stabilnego rozwiązania, dlatego bardziej przychylają się do emerytury bez podatku i ja się z tym zgadzam. Druga sprawa bardzo ważna, o której też wiem od Państwa, że zwiększa się ubóstwo emerytów w sytuacji, kiedy jeden z małżonków odchodzi. Te niskie emerytury, kiedy żyją dwie osoby, pozwalają im funkcjonować. Natomiast w sytuacji, kiedy jedna z osób odchodzi, nie stać nawet na opłacenie podstawowych czynszu, światła, wody. I tutaj trzeba znaleźć rozwiązanie i zastanowić się, tak jak jest uregulowane w innych krajach, że jest wsparcie. Bo w interesie jest Państwa pomóc takiej osobie, żeby mogła funkcjonować godnie i samodzielnie, niż uruchamiać pomoc społeczną, która jest dużo bardziej kosztowna i nie do tego powinna być przeznaczona. Więc ja uważam, że to jest problem, który musimy rozwiązać, wsparcie seniorów w tym okresie życia, żeby mogli dalej funkcjonować. Domy opieki dla tych osób, które już nie mogą samodzielnie funkcjonować, a rzeczywiście nie ma najbliższych, żeby im pomogły, powinny funkcjonować. Samorządy, z tego co wiem, bardzo chętnie chciały i niektóre tworzą takie domy, tylko samorządy nie mają na to funduszy. Potrzebny jest rządowy program budowania takich domów. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i trzeba o tym pomyśleć. To jest ten moment, że powinniśmy się zastanowić, że takie domy, takie osiedla, które już powstają, że część osiedla to jest właśnie taki dom dla seniorów, reszta dla ludzi młodych, żeby też nie robić takich, że starsi ludzie mieszkają tylko sami, bo to także nie jest dobre. To powstaje, ale powinien mieć centralny, systemowy program, jak to robić, żeby państwo wsparło samorządy w budowie takich miejsc. Tak mi się to wydaje i to musimy zrobić, bo naprawdę jest nas starszych osób coraz więcej i będzie coraz więcej, a młodzi ludzie rzeczywiście jest ich, co wyjeżdżają, zostawiają, szukają miejsca dla swojego życia. Czasami nawet nie to, że za granicą, ale w innych rejonach Polski i zostawiają rodziców. Dzień dobry. Ja bardzo przepraszam. Zanim zadam pytanie, chciałem powiedzieć jedną rzecz, ponieważ zaszła pomyłka w szatni i ktoś ma mój numerek, także przy odbiorze płaszczy, żeby nie pochopnie mojej kurtki. Tak, a teraz przepraszam bardzo. To jest istotna informacja. A teraz może zacznę od tego, że dziękuję za to spotkanie, bo mi się łezka zakręciła wokół, dlatego że kiedyś byłem na spotkaniu z Kuroniem, to było w 89 roku, na takim spotkaniu przedwyborczym i wtedy nadzieją był Senat i teraz też naszą nadzieją jest Senat. Brawo! Tak, i a teraz konkretnie już, więc chciałem, ponieważ słuchałem wypowiedzi pani marszałek w internecie na temat zdrowia, na temat świeżego powietrza, no to tu chciałem po prostu zauważyć, że w Krakowie sobie jakoś z tym podobno poradzili, a to ja mieszkam w Cieplicach, czym my oddychamy w Cieplicach tu zimą, to jest po prostu siwy smog. Także żeby pamiętać o Cieplicach i jeszcze jedną sprawę zdrowotną chciałem podnieść, że na zachodzie stwierdzono, że polska żywność jest tak zatruta chemią, nawozami i różnymi rzeczami. Poza tym pewne dodatki E, które już dawno wycofano w Ameryce i w Unii Europejskiej, u nas jeszcze są. Także chciałem zwrócić uwagę przy programach zdrowotnych właśnie na tą sprawę. Dziękuję bardzo. Ma pan rację. Jednak smog ciągle w Polsce jest problemem. Kraje europejskie sobie z tym dały radę. My rzeczywiście, musi nastąpić wymiana tych pieców i sposobu ogrzewania domów, to jest konieczność. Są na to środki unijne, tylko nasz rząd powinien przystąpić do tego programu i w pełni z tego skorzystać. Był taki program Kawka robiony za rządów Platformy PSL-u, który pozwalał wymieniać
i właśnie w Krakowie z tego skorzystano, w wielu innych miejscach, żeby wspomóc mieszkańców do wymiany tych pieców. Nie każdego na to stać, to jest duży wydatek na początku, a w naszym interesie, nas wszystkich jest, żeby jak najszybciej nastąpiła ta wymiana. Więc trzeba wrócić do dobrych i mądrych rozwiązań i wspierać mieszkańców, bo oni sami tego nie wyśmigną, bo to są naprawdę duże koszty. Więc ja mam nadzieję, że te środki unijne, które są na to przygotowane, będziemy mogli, dostaniemy i będziemy mogli wykorzystać, bo naprawdę jesteśmy w stanie dosyć szybko z tym się uporać, a druga sprawa, edukacja, też musimy ludzi przekonać, że palenie oponami w piecach czy plastikowymi butelkami to nie jest nic takiego, to jest trucie nie tylko tych osób, ale nas wszystkich. Ale rzeczywiście piece, pierwsza rzecz do wymiany, no potem także pilnowanie tego, jakimi samochodami jeździmy, czy korzystamy z kolei, czy korzystamy z komunikacji miejskiej, to wszystko musi przed nami. Dzień dobry, witam. Grzegorz Chodkowski, Młodzi dla Wolności, Jelenia Góra. Przychodzę tutaj, faktycznie jesteśmy po trochę innej stronie barykady, ale chcemy z wami rozmawiać. Ja zanim tego przejdę do pytania. Czy, tak jak pani mówiła, emerytura bez podatku, kwota wolna od podatku razy 12 z najniższą krajową, czyli do osób zarabiających najmniej, przedstawią nie będą płacili podatku. Czy podpiszecie się pod tym projektem Konfederacji? A drugi, czy macie struktury, bo chcemy zorganizować debatę? Struktury mamy i akurat rozmawiać się nie boimy. Będziemy chętnie rozmawiać i bardzo się cieszę, że pan tu przyszedł, bo z każdej rozmowy wynika coś dobrego. Natomiast ja też chciałam panu powiedzieć, że jeżeli pojawią się ustawy i będą ustawy, to prezydent powinien takie ustawy przeanalizować. Ustawy powinny wejść w konsensusie społecznym, nie powinny budzić emocji, a co najważniejsze, każda ustawa, która trafia do Sejmu, powinna być skonsultowana społecznie i sprawdzić, jakie przynosi skutki. Jeżeli ustawy będą przynosiły dobre skutki, z przyjemnością każdą taką ustawę podpiszę. Halo. Halo, halo, czy ja mogę coś? Ja się dobiłam i jakoś nie mogę się... Czy ktoś panuje nad mikrofonami, bo każdy zada pytanie. Rozumiem, że teraz pan, a potem tutaj pan stoi. Tobie mam 3 osoby, a potem tu. Dobra, mamy 4 osoby po kolei. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Srokowski. Szanowna pani marszałek, myślę, że będę wyrazicielem części, a może nawet i wszystkich, jeśli podziękujemy pani za to, za obecność i przede wszystkim za to, że pani chciała naprawdę kandydować na prezydenta Rzeczpospolitej. Zakładam, że my jesteśmy społeczeństwem średnio inteligentnym. Bardzo inteligentnym, ja nie mam wątpliwości. Polacy są bardzo inteligentni. Proszę pani, to ja będę bronił swojej tezy. Bo jeżeli ja słyszę, że ten naród głupi wszystko kupi, jeżeli ja słyszę, że ja dostałem Maybacha od bezdomnego, jeżeli ja ciągle coś takiego słyszę, że kamienicę dostałem od kogoś, ja się pytam, gdzie są ci darkoczyńcy, którzy tak dają. I ja mam takie pytanie i prośbę. Mnóstwo spraw spadnie na pani głowę. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet o jednej tysięcznej powiedzieć, ile tych problemów będzie. Ale jak pani będzie chciała, zresztą pani już deklarowała, jak pani będzie chciała doprowadzić do tego, żebyśmy się poczuli z powrotem naprawdę Polakami. Żeby nas nie traktowano jak takich zupełnie, nie chcę się wyrażać źle, tylko niech nas traktują normalnie. Normalnie. Jako mądrych ludzi. My w opozycji, powiedzmy, jesteśmy też ludźmi, którzy myślimy. Będziemy i jeszcze jedno. Proszę państwa, pani marszałek nie powinna nas prosić o głosy. Myśmy powinni ją prosić i dziękować za to, że wyraziła zgodę być prezydentem Rzeczpospolitej.
bardzo, ale ja będę broniła mojej tezy, że Polacy nie są głupi. Bo nie ma tu na sali ani jednej osoby, która by w to wszystko uwierzyła. Nikt nie wierzy, że coś spada z nieba, nikt nie wierzy, że bezdomny daje komuś Maybacha, nikt nie wierzy w takie rzeczy. Problem polega na tym, że w państwie, które działa, w państwie, w którym nie ma chaosu, takie rzeczy są sprawdzane i wszyscy traktowani są dokładnie w taki sam sposób. To nie Polacy zwariowali, bo Polacy bardzo dobrze to oceniają. Tylko nagle władza dla własnych interesów przymyka oko na te rzeczy. Chce się komuś podlizać, chce zrobić jakiś swój własny interes, zyskać poklask i tak się zachowuje. To nie Polacy zwariowali, my naprawdę bardzo trzeźwo i racjonalnie myślimy. Ja nie spotkałam osoby w Polsce jeżdżąc, która by powiedziała, że to są rzeczy normalne i że to jest wytłumaczenie takiej czy innej sytuacji. Tylko jeżeli ktoś władza chce to ukryć, no to z taką papkę daje. Ale to nie znaczy, że Polacy w to wierzą. I ja nawet zauważyłam, że ostatnio coraz bardziej racjonalnie podchodzą do wielu spraw, które się dzieją. Nie wierzą, że właśnie ciepły lot to kupi, bo ludzie myślą. Naprawdę Polacy myślą, Polacy poza tym liczą własne pieniądze. Bardzo dokładnie wiedzą, ile dostają, ile wydają, wiedzą, co ile kosztuje. Nie dają sobie wmówić, że coś dostają za darmo. Przecież ludzie, którzy pracują, wiedzą, że z ich pieniędzy są kolejne jakieś obietnice realizowane. Przecież obietnice rządu nie są realizowane z pieniędzy rządu, tylko z państwa pieniędzy. Także Polacy to wiedzą. Tylko musimy przywrócić działanie państwa. Państwo musi przestać działać w chaosie, musi działać. I wszyscy obywatele w naszym kraju muszą zostać traktowani tak samo. Z szacunkiem, ale zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami. Nie można po prostu przymykać oka i mówić, nie, to jest taka nieważna sprawa. To wszystko są ważne sprawy, bo budują nasze zaufanie do państwa, do instytucji państwa i zaufanie do nas samych. Marcel Dąbek, Młodzież dla Wolności, Jelenia Góra. Szanowna pani poseł, pozwolę sobie zacytować pani słowa. Trzeba mówić prawdę i kłamstwo nazywać kłamstwem. Nie ma półprawd. Po wysłuchaniu tego przyszło mi na myśl pewne pytanie. Co stało się z 19 miliardami złotych, które zniknęły z OFE, przenosząc je do ZUS-u? A pamięta pan, kiedy to pytanie miałam zadane? Ile lat minęło? No, nie usłyszeliśmy ani razu odpowiedzi. Jak to? Słuchał pan jednego przekazu medialnego osób nieżyczliwych? Wiadomo, że poszło to na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Ostatnio zadawano też pani to pytanie. Szanowny poseł Janusz Korwin-Mikke zadała je w Sejmie. Bardzo niegrzecznie się zachował, wie pan. Powiem panu tak. Przede wszystkim pan poseł Janusz Korwin-Mikke jest bardzo doświadczonym posłem. Jest nie pierwszą kadencję w Sejmie. Był europosłem. Zna coś takiego jak regulamin sejmowy. I wie, że poseł na mównicy sejmowej może zadać pytanie tylko do posła sprawozdawcy i do rządu. Ani nie byłam posłem sprawozdawcą, ani nie byłam w rządzie, więc nie mogłam mu na to pytanie odpowiedzieć. Poza tym, jako tak doświadczony poseł powinien wiedzieć, tak wiedzą to wszyscy, że te pieniądze poszły na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam panu na to. Brawo! Panom podziękować, że przyszliście. Naprawdę serce mi rośnie, że możemy rozmawiać. Brawa dla panów. Teraz no dobrze, to pan jeszcze poczeka, bo to jest mikrofon, ale potem pan. Bardzo proszę. Kto ma mikrofon, ten ma władzę. To taka stara zasada. Proszę państwa, chcę nawiązać do pierwszego pytania o porządki. Ja jestem architektem, urbanistą, pracuję na tych terenach już 40 kilka lat. I to, co się dzieje u nas, w kraju, to jest potęgująca się brzydota. Jest to jeden z wielkich problemów, przed którym nie uciekniemy. On się naprawdę potęguje. Nie chcę opowiadać szczegółów, przytaczać szczegóły. Wydaje mi się, że jakoś się na to uodporniliśmy. I na to się nie dał odpowiedzieć. I pytanie takie. Ja bardzo uważnie śledzę pani wypowiedzi, to, co się dzieje w kampanii. Tego tematu nikt jakby nie porusza.
jakość polskiej przestrzeni, nasz krajobraz, nasza tożsamość. To jest też tak ważny problem jak smog. To prawda, bo to jest także nasze dziedzictwo. To jest nasze dziedzictwo, ten krajobraz, w którym żyjemy. Ma pan rację, nie udało się tego uregulować do tej pory. Są miasta, w których udało się wprowadzić. W Krakowie to się udało, w części Warszawy. Takie strefy wolne od tego wszystkiego, co się dzieje. Wystarczy jechać z Zakopianką do Zakopanego u państwa. Na terenie też przepiękne tereny. Stoi wielki baner za banerem i powstają budowle niekonieczne, zgodne z krajobrazem danego terenu. Inne kraje na świecie dały sobie z tym radę. Jeżeli jeździmy po Europie, widzimy, jak jest budowane, co może być budowane, bo oni cenią to, co ludzie widzą przez okno, co widzą jeżdżąc po drogach, jak wygląda nasza przestrzeń. I wydaje mi się, że dojrzeliśmy już do tego, że to jest konieczne. Przeciwnicy tego mówili, że nie należy ograniczać wolności. Ale nasza wolność jest ograniczana przez te banery, które zasłaniają nam widok na góry, na jeziora, na lasy. Nasza wolność jest ograniczana, kiedy musimy patrzeć na budynki, które psują to, co przez setek lat budowane struktury miast czy miasteczek. To jest ważne wyzwanie. Ja pamiętam, że była taka próba przygotowania takiej ustawy jeszcze za prezydenta Komorowskiego. Niestety to zostało bardzo zmienione i nie udało się tego wprowadzić. Robią to samorządy, którym bardzo sekunduję, ale przydałoby tu się centralne rozwiązanie. Słuchaj, no, pani Małgorzato, że tak powiem. Bardzo mi. Prawdziwy prezydent, pewna przyszłość, a państwo świeckie, takie ciężkie pytanie zadam. Mamy konstytucję. W konstytucji jest zapisane, że państwo jest neutralne, więc powinniśmy... Państwo jest. Konstytucja obowiązuje. Czyli jak obowiązuje konstytucja, to my, obywatele, przyjmując tę konstytucję, na coś się umówiliśmy. I znowu wracam do tego, że mamy w Polsce prawo, mamy dobre zapisy i mamy ludzi, którzy to prawo mają w nosie. I to prawo ich w ogóle nie interesuje. I robią przez to bardzo dużo złego. To nie jest tak, że... Bo wszyscy mówią rozdział państwa od kościoła. Jest ten rozdział państwa od kościoła. Tylko, że niektórzy także księża, mają konstytucję za nic i to prawo łamią. A co gorzej, rzadko słyszy się sprzeciw, że tak nie należy działać. Więc to także od nas zależy, jak my się będziemy zachowywali w takich sytuacjach. Czy będziemy mówili, to nie ma znaczenia, czy będziemy wymagali, żeby prawo było egzekwowane. I powiem tak, w Polsce jest wiele osób wierzących, które chcą być szanowane i mają do tego pełne prawo. I wcale nie chcą tego, żeby były takie zachowania, żeby w taki sposób zachowywały się instytucje kościelne i niektóre instytucje państwowe w stosunku do Kościoła. Więc naprawdę mamy konstytucję. Piękną konstytucję z piękną preambułą. Bardzo mądrze wymyśloną. Wypracowaną w konsensusie. Przyjętą przez Polaków. To jest nasza umowa. Szanujmy tę konstytucję. Przestrzegajmy ją, a nasze życie zrobi się prostsze. To nie może być tak, że twarde zapisy w konstytucji nikogo nie obchodzą. Tylko mamy konstytucję, a każdy robi to, co chce. Zacznijmy od przestrzegania najważniejszego dokumentu w naszym kraju i życie od razu stanie się odrobinę prostsze. Konstytucja! 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 Pani marszałek, zostanie pani prawdziwym prezydentem, prawdziwa prezydent. I jak sobie pani wyobraża współpracę z rządem naszej władzy dzisiejszej PiS-em? Ta kohabitacja będzie. Wiemy, że to są trudne rządy i trudny czas. Tylko nie wiem, dla kogo trudniejszy, dla rządzących czy dla prezydenta? To jest trudny czas dla Polski po prostu, tak naprawdę. Ma pan rację, że to na pewno nie będzie łatwa sytuacja, ale ja uważam, że z punktu widzenia obywatela lepiej jest, jak władza nie jest skupiona w jednych rękach.
Tak jest. Tak. Bo jeżeli władza skupia się całkowita w jednych rękach, to my obywatele tracimy jakąkolwiek kontrolę nad tym wszystkim. Tak. I ja uważam, że jako prezydent nie ma problemu. Ja nie widzę problemu, żebym współpracowała z rządem innego ugrupowania, czy z tym rządem, który jest. Bo są obszary naszego życia, w których ta współpraca jest możliwa. To nie jest tak, że wszystkie rozwiązania, które daje inna opcja polityczna, są złe. Złe są te, przez które chcą zawłaszczyć władzę tylko dla siebie. I proszę zobaczyć, że wszystkie złe ustawy dotyczyły tego, żeby całą władzę skupić w jednych rękach. I takie ustawy nie mają racji bytu i żaden człowiek, żaden prezydent, który czuje się prezydentem wszystkich Polaków i ślubował na konstytucję, nie może podpisywać. Tak jest. O, tam. Tu jest pani, pan i pan. Tak, to może zaczniemy od pani, bo to jest bliżej mikrofon, potem pan, a potem pan. Proszę państwa, to nie było poruszane, ale wydaje mi się, że ogromną trudność mamy w tej chwili jako opozycja, jako obywatele niezwiązani z rządem, żeby przenieść nasz przekaz do ludzi, którzy tylko dysponują TVP. Co można zrobić, żeby w TVP mogły się pojawić inne głosy niż tylko rządzących? Na razie musimy poczekać na prawdziwą telewizję publiczną, bo ja uważam, że nie ma państwa demokratycznego bez mediów publicznych. Bo media komercyjne zawsze prowadzą własną politykę, a media publiczne mają nam dawać precyzyjną, prawdziwą informację. Informacja w mediach publicznych, każdy obywatel musi wiedzieć, że to jest prawda i to się wydarzyło i to miało miejsce. Media publiczne muszą dawać edukację, muszą promować kulturę. Media publiczne mają tą wielką przewagę nad mediami komercyjnymi, że nie muszą zarabiać pieniędzy. Bo my, obywatele, umawiamy się, że w ramach naszego państwa demokratycznego potrzebne są nam media, które będą stały na straży prawdy i mówienia tego, co się dzieje na świecie, w naszym kraju, w naszym najbliższym otoczeniu. Takie media przed nami. W tej chwili my wszyscy, obywatele, jak pani mówi, opozycji, ja mówię pozytywiści, bo to czeka nas wielka praca. Musimy nieść ten kaganek informacji i wiedzy do ludzi, do których inna informacja nie dociera. Możemy to robić w różny sposób. Możemy naprawdę wykorzystywać internet i nie zawsze trzeba polubić, wystarczy czasami prześlij dalej, żeby te informacje rzeczywiście przychodziły do jak największej grupy ludzi. Organizować obywatelskie spotkania, gazetki, ulotki. Musimy to robić tak, jak kiedyś to robiono, bo ci ludzie zasługują na to, żeby dotarła do nich informacja, bo kiedy dotrze do nich informacja i będą mieli prawo wyboru, to ja wierzę, że oni będą wiedzieli, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Bo jeżeli ktoś naprawdę codziennie słyszy, że ktoś jest złodziejem i słyszy to przez 4 miesiące, to nikomu nie przyjdzie do głowy, że to jest propaganda i to jest robione celowo, bo ludzie będą myśleć, że jeżeli mówi się to tyle razy, to jest prawda. Ludzie muszą widzieć, że świat wygląda inaczej i muszą to skonfrontować. To jest trudne zadanie, ale możliwe do wykonania. Ale potrzebne jest nasze wspólne zaangażowanie. Kiedyś były 2 programy telewizyjne, 3 gazety i jakoś potrafiliśmy odróżniać prawdę od kłamstwa. Tak. Więc sądzę, że mając nasze doświadczenie, potrafimy i młodych tego nauczyć i sami się z tym uporać. Tak, i potem tam wyżej wiedziemy. A tu pani jeszcze chciała, tak? Dobrze. Proszę państwo, bo nie wszyscy będą. Pani marszałek, gorąco proszę pozdrowić kochanego męża, bo z wielką uwagą wysłuchałem jego wypowiedzi na konwencji wyborczej z Warszawy. To mnie przekonało wyjątkowo w 100%, że mam podjąć walkę o to, żeby pani została prezydentem. Od dzisiaj przyłączam się do pana Bartosza Arłukowicza i do pani poseł Czernow, która stanowi przewodniczącą sztabu wyborczego w Jeleniej Górze, i wierzę, bo mam szczęśliwą rękę, że pani zostanie prezydentem naszego kraju.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo. Bardzo dziękuję. Zachęcam do zaangażowania. To bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. I mężowi powiem, że przekonał pan. Przekonał. Halo? Witam serdecznie pani marszałek, Zawodzki Tomasz z tej strony. Ja mam takie pytanie, bo mówimy tutaj dużo o finansowaniu, tak? Czyli rozmawiamy o wydatkach. Ja mam takie pytanie, chodzi o zarabianie. Porozmawiajmy jeszcze o gospodarce. Na jakie wsparcie pani marszałek mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa, rolnicy? To są najważniejsze kwestie, my o tym zapominamy, dlatego że rozmawiamy o wydatkach. Porozmawiajmy o tym, żeby te wydatki były możliwe. Jakie wsparcie od pani dostaną mikroprzedsiębiorcy? Ja też chciałbym podkreślić mikroprzedsiębiorcy, dlatego że gospodarka to nie tylko duże firmy, ale też te małe. W głównej mierze to te małe pracują na te nasze wydatki, te duże, dzięki temu, że są duże, uciekają od tych podatków, żeby ich nie płacić. Ja chciałbym zapytać, jak uczciwi Polacy, jak my wszyscy możemy liczyć na państwa wsparcie, na pani przede wszystkim, tak jako prezydenta, żeby to było możliwe, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować i żeby ta gospodarka, żebyśmy mieli tą pewną przyszłość, tak? Bo to jest pani hasło. To prawda. To ja już mówiłem wielokrotnie, że tak naprawdę wszystko to, co mamy jako państwo i zasobność naszego państwa, zależy od ludzi, którzy pracują i od tych, którzy tworzą miejsca pracy. Mikroprzedsiębiorcy, ma pan rację, to jest trzon naszej gospodarki, to jest to koło zamachowe. Dlatego mówiłam też i o Radzie Dialogu, bo tam powinno się ustalać pewne rzeczy. To nie może być tak, że nagle rządzący był dzisiaj i stwierdza, że płaca minimalna ma być tej wysokości, albo że podatek ma nagle wynosić tyle. Trzeba usiąść, zastanowić się, jakie to skutki przynosi. Czy to będzie napędzało gospodarkę? Wszystkie działania, które powinny być podejmowane, powinny pobudzać gospodarkę, zachęcać ludzi do inwestowania, do jeszcze większej pracy. Nie można odgórnie wyznaczać, jakie mają być opłaty, jaka ma być płaca minimalna, bo to zabija po prostu. Muszą być jasne i czytelne podatki. Musi być pewność, że reguły gry nie będą w ciągu roku zmieniane. Wszystko to musi być, że państwo powinno zaufać ludziom, którzy pracują. W tej chwili przedsiębiorcy zawsze są traktowani jako osoby lekko podejrzane, że chcą coś ukryć, oszukać. Nie, te osoby trzeba darzyć zaufaniem i je wspomóc w tym, żeby mogły normalnie funkcjonować. Dlatego tylko takie prawo, które będzie dawało gwarancję bezpiecznego funkcjonowania. Potem przechodzimy na tę stronę. Dzień dobry pani marszałek. Mam do pani takie dwa pytania. Taka bardzo teoretyczna sytuacja. Trafiają na pani biurko jako prezydenta dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczy związków partnerskich. Drugi dotyczy wycofania finansowania lekcji religii w szkołach. Czy pani je podpisuje? Powiem panu tak, co do związków partnerskich, podpisuję natychmiast. A jeżeli dojdzie do porozumienia w sprawie lekcji religii, bo rzeczywiście zmienia się podejście do lekcji religii w naszym społeczeństwie, to musi być zaakceptowane przez nasze społeczeństwo. Jeżeli będzie akceptacja na to, żeby znaleźć inne rozwiązania, też nie jestem przeciwko, ale to musi być w zgodzie i w porozumieniu, bo nie chciałabym, żeby taka ustawa stworzyła kolejną wojnę w naszym kraju. Więc to musi być w porozumieniu, żeby nikt nie było, że są znowu dwie czy trzy strony ze sobą walczące. Czyli referendum. Wspólnie wypracowane, przyjęte przez nasze społeczeństwo stanowisko. Dzień dobry pani marszałek, Janusz Grudziński, prawnik. Mówię o swoim zawodzie dlatego, żeby powiedzieć, że na tej sali miesiąc temu zgromadziło się tyle samo ludzi na spotkaniu z panem sędzią Tuleją. To zaszczyt dla mnie, że państwo jest tu tyle. Właśnie.
Cieszymy się, że jest na stylu tutaj z panią, ale również mnie cieszyło to, cieszyła mnie ta frekwencja na spotkaniu z panią sędzią. Świadczy to o tym, jak wielkie jest zainteresowanie, jaka wielka potrzeba jest naprawiania w tej chwili tych szkód w świecie prawniczym, które stworzyła obecna władza. Zdemolowany Trybunał Konstytucyjny. Neo-KRS ze stałą patologią, którą ona rozsiewa. I wreszcie dwuwładza w Sądzie Najwyższym, zupełnie sytuacja nie do przyjęcia. Nie muszę tego szerzej uzasadniać. Pani marszałek, jest to stajnia Ogiarza. Pani doskonale wie i my wszyscy wiemy. Czy widzi pani jakieś pierwsze kroki? Ma pani jakąś wizję na swoim urzędzie, co do którego nie mam wątpliwości, że pani usiądzie w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Jak pan wie, ta sprawa jest bardzo trudna, bo wiemy, co trzeba zrobić, żeby tę sytuację uzdrowić. To, co może prezydent, nawet w obecnej sytuacji, to przyjąć ślubowanie od tych trzech sędziów. To jest jedną rzecz, którą może zrobić. Może zawetować wszystkie ustawy, które będą ten kryzys chciały jeszcze pogłębiać. Ale żeby przeprowadzić te zmiany, potrzebny jest do tego Sejm i przekonanie Sejmu, że te rozwiązania są w stanie uporządkować czy naprawić to, co zostało stałe. Co się wydarzyło? Trzeba to zacząć robić, chociaż będzie to na pewno trudne. Ja liczę jednak na to, że i to, co będzie mówiła na ten temat, będzie mówiła Unia Europejska, co jest bardzo ważne dla naszego kraju, będzie przez te władze słyszane. Ale nie oszukujmy się, te sytuacje możemy naprawić tylko my tutaj w Polsce i nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego trzeba będzie szukać jakiegoś w obecnym systemie, przy takim Sejmie, rozwiązania. To jest bardzo trudne, ale możliwe. No musi się to udać. Do następnego. Kto jeszcze? Kto jest? O, tam jest jeszcze. Dzień dobry, Zbigniew Leszek, cześć, startowałem w 50. To biegłem. Brawo. Proszę bardzo, jaka konwencja, jeszcze na spotkanie przyszedł. No to jest 50 na moją 60, którą kończę 70 lat. Ja mam takie pytanie odnośnie imigrantów zarobkowych w naszym kraju. Wiadomo, że brakuje teraz ludzi do pracy u nas. Jaki pan ma stosunek do tego? Zwłaszcza jeśli będą imigranci innej wiary. Rzeczywiście w Polsce potrzebujemy rąk do pracy i też nie oszukujmy się, gdyby nie mieszkańcy Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski w usługach, w budownictwie, w wielu obszarach naszego życia, nie byłoby ludzi, którzy by chcieli pracować. I powinniśmy to w jakiś sposób uregulować, bo oni są nam po prostu potrzebni. Też chciałam państwu powiedzieć, że do Polski kilka tysięcy osób z innych krajów za rządu obecnie panującego przyjechało i jakoś w naszym kraju funkcjonuje. Trzeba podejmować mądre rozwiązania i przede wszystkim nie bać się, bo strach powoduje, że stajemy się słabsi. Straszono nas migrantami, którzy mieli tu przyjechać. Widział ktoś ich? Nie ma. No po prostu nie stwarzajmy problemów, których nie ma, a na pewno potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli pracować. I cieszmy się, że mieszkańcy Ukrainy tu przyjeżdżają i tu pracują. Zauważyli, że oni także tu płacą podatki, żeby było jasne, bo to nie jest tak. Jeszcze jedno pytanie zadam. Jak pani się, pani marszałek, odnosi do spraw referendum, żeby właśnie najłatwiej właśnie zapoznać się z opinią społeczeństwa poprzez referenda? Nawet nie muszą to być wielkie koszty, jeżeli na przykład zrobi się to w tej chwili drogą elektroniczną. Ja uważam, że referendum to jest dobre rozwiązanie, tylko musimy wiedzieć, jakich spraw dotyczy i jaki musi być udział obywateli, bo referendum, które bierze udział 10%, no to jest trochę za mało, żeby przełożyć to na całe nasze społeczeństwo. Ja bym chciała, żeby Polacy byli na tyle świadomi, tak jak w innych krajach, że to referendum traktują jako rozmowę i możliwość wyrażenia swoich poglądów. Ja uważam, że to jest ważna część demokracji
świetnie, bo żebyśmy potrafili z tego korzystać. Pani Małgorzato, pani marszałek, ja mam pytanko jako były wojskowy. Jak pani postrzega swoją rolę jako zwierzchnika Sił Zbrojnych? Dlatego, że Siły Zbrojne ostatnio przeżyły coś takiego, że taki wewnętrzny rozłam, który nie tylko, że zaistniał medialnie, dlatego, że mamy część generałów, którzy są oficjalnie krytykują rząd, ale również taki wewnętrzny, dlatego, że ludzie ze sobą po prostu szczerze nie rozmawiają. I ponieważ pracowałem jako planista w sztabie generalnym, to mam pytanie, na ile plany rozwoju Sił Zbrojnych będą konsultowane z planami rozwoju NATO? Dziękuję. Ma pan rację, bardzo dużo złego się wydarzyło, bo przecież mamy bardzo dobrych oficerów, dobrych generałów, naprawdę mamy świetne kadry i to nasze wojsko naprawdę nie jest najgorsze, mamy z czego być dumni, ale wojsko trzeba też traktować poważnie. Trzeba mieć zaufanie do ludzi, z którymi się pracuje. My jesteśmy częścią NATO i powinniśmy wiele spraw konsultować, żeby tworzyć całość z tym systemem. Powinniśmy rozmawiać. A mam wrażenie, że ostatnio tak nie było. Bardzo bym chciała, żeby jednak Rada Bezpieczeństwa Narodowego zaczęła funkcjonować i działać, żeby słuchać i przedstawicieli opozycji, w szerszym gronie rozmawiać o sprawach dla nas ważnych, bo myśląc o naszej obronności, musimy ją budować na dwóch filarach. Pierwszy, nasze bezpieczeństwo, rzeczywiście silny udział Polski w NATO. To ma dla nas ogromne znaczenie i czujemy się przez to na pewno dużo bardziej bezpieczni, ale też bardzo silna współpraca z Unią Europejską. I tutaj musimy wspólnie pewne działania podejmować, bo nie jesteśmy samotną wyspą, tylko działamy w systemie. Dlatego myśląc o modernizacji armii, o tym, jak ona ma być zorganizowana, no powinniśmy to także konsultować z naszymi partnerami. Kto ma mikrofon, ten ma głos. Tutaj wykorzystam. Pani marszałek, no może nie jestem najmłodszą kobietą, ale myślę, że w imieniu kobiet, które są przyszłością naszą, zadam pytanie dotyczącą programu in vitro. Pamiętamy, że przez 8 lat, może nie całe, to nie było 8 całych lat, ale poprzednie rządy, nasze rządy i program in vitro to było ponad 20 tysięcy urodzonych dzieci. Teraz środki, które są przeznaczane na ten program, na tak zwaną, na tak zwaną naprotechnologię, nie ma żadnych efektów. To jest fikcja. Pieniądze idą takie same, dzieci się z tego nie rodzą. I pytanie, jak pani postrzega kwestię programu in vitro? I druga sprawa, kwestia aborcji. Jesteśmy kobietami europejskimi, świadomymi. Aborcja nie jest antykoncepcją. I jak pani postrzega ten temat? Pierwsza sprawa in vitro. Ma pani rację, to nie całe 8 lat, ale rzeczywiście przez 6 lat prowadziliśmy w Sejmie debatę i ja w tym brałam udział, żeby in vitro w Polsce funkcjonowało i żeby były uregulowania, które stworzą bezpieczeństwo i dla kobiet, i dla dziecka. I powiem, na początku myślałam, dlaczego trwa to tak strasznie długo, dlaczego nie mogę przekonać do tego wielu osób, ale to było potrzebne, dlatego że świadomość Polaków, świadomość dyskusji o tym, czym jest in vitro, spowodowało, że ta metoda uzyskała akceptację społeczną. Tak? Polacy rozumieją, czemu to służy i się przestali tego bać. Jest na to akceptacja, dlatego za rządów Donalda Tuska można było wprowadzić ten program rządowy. PiS to skasował. Na szczęście część samorządów podjęła się tego zadania. Bo jeżeli dzięki tej metodzie ludzie mogą posiadać dzieci, to nie może być tylko, że bogatych na to stać. To powinno być dostępne dla wszystkich, którzy pragną mieć dzieci. I państwo powinno być zainteresowane, żeby te rodziny wspierać. Ja mam nadzieję, że to będzie ogólnodostępna metoda dla wszystkich par, które chcą posiadać dziecko, a wyczerpały się wszystkie inne metody leczenia czy wsparcia tych rodzin. Co do aborcji, ja już pani mówiłam, że ja uważam, że ta ustawa, która w tej chwili jest, powinna być respektowana i powinna być przestrzegana. Jest tam napisane o edukacji seksualnej, której w naszym kraju w ogóle nie ma. Nie ma antykoncepcji, tego wszystkiego nie ma. Gdyby to było,
nie rozmawialibyśmy teraz o aborcji. A kobieta nie może być zostawiona sama, nie może zostać zostawiona sama bez wsparcia. To znaczy, naprawdę kobieta powinna decydować, bo żadna kobieta nie podejmie takiej decyzji. Tak. Proszę Państwa, ale drugi raz chciałem jeszcze zabrać głos, bo widzę, że nie ma chętnych. Szanowna Pani Marszałek, jest Pani, o ile pamiętam, prawnuczką prezydenta Wojciechowskiego, tak? I premiera Grabskiego. Pytanie takie, czy wie Pani, ile wtedy liczyła, ile osób pracowało w kancelarii prezydenta Wojciechowskiego? Ja kiedyś wyczytałem, że chyba 85 osób. Bez internetu, bez faksów, telefonów komórkowych. Ile jest dzisiaj? I ile wtedy, w okresie przedwojennym, pracowała w kancelarii premiera, a dzisiaj 112 ministrów, wiceministrów. Ile w ogóle, czy ktoś to ogarnia? Ten rozkwit biurokracji straszny i te koszty, jakie to wszystko, oczywiście, w związku z tym te koszty ponosimy my jako społeczeństwo. I trzeba by wtedy i również nagłaśniać to, ile można zaoszczędzić? Dlaczego tak rozrosła się ta biurokracja w tych dwóch ważnych urzędach? Może Pani coś powie? Parę słów, dziękuję. Rzeczywiście kiedyś, jak tworzyła się Druga Rzeczypospolita, te kancelarie były urzędy zdecydowanie mniejsze i potrafiono robić rzeczy wyjątkowe. Teraz rzeczywiście ten rozrost nastąpił w sposób wyjątkowy i rzeczywiście tylu wiceministrów jeszcze w historii chyba nie było. Co czwarty poseł PiSu jest wiceministrem. To zobaczcie, ile to jest osób. Ja uważam, że oczywiście są inne zadania i tych zadań jest więcej i ludzie muszą to robić bardziej wyspecjalizowani, ale chodzi o to, że jeżeli pracuje tyle osób, to obywatele powinni czuć, że jakość ich pracy jest wyższa i te rzeczy, na które oczekują, są lepiej wykonywane, a niestety nikt z nas nie ma takiego poczucia, że to lepiej działa. Także trzeba na pewno temu się przyjrzeć. Milionizmu i Wolności Jelenia Góra. Szanowna Pani Marszałek, ja mam takie pytanie. Dla nas, jako dla wolnościowców, swoistym symbolem zmian w Platformie Obywatelskiej stało się stwierdzenie, nic co zostanie dane, nie zostanie odebrane w kontekście tak zwanego rozdawnictwa. Czy Pani jako kandydatka z ramienia Platformy Obywatelskiej mogłaby się odnieść do swoistych skutków tak zwanego socjalnego Eldorado w postaci choćby szalejącej inflacji, bardzo niebezpiecznej, zwłaszcza dla tutaj ludzi zarabiających normalne pieniądze? I tyle. Proszę o odpowiedź. Tak, mówiłam o tym, że, bo nawiązuje Pan do 500+, że to nie zostanie zabrane. Państwo umówiło się z obywatelami. Ja nie oceniam tego, że dostaną te pieniądze. I te pieniądze ludzie dostali i nikt im tych pieniędzy nie zabierze. Natomiast ja uważam, że powinniśmy jako państwo promować osoby, które pracują. Bo one pomagają. Ja powtórzę jeszcze raz. Państwo się umówiło z obywatelami, musi słowa dotrzymać. Nie można co chwilę zmieniać przepisów, zmian, bo ludzie muszą mieć zaufanie do państwa, niezależnie czy z jakimiś decyzjami się zgadzamy, czy nie. Dostali te pieniądze i te pieniądze będą dostawali. Taka formuła będzie funkcjonowała. Natomiast ja bym chciała, żeby myśląc o rozwoju naszego społeczeństwa, znaleźć taką formułę, żeby każda osoba, która pracuje, miała to wsparcie i wiedziała, że ich praca w sposób dodatkowy jest doceniana. Co do drożyzny, zgadzam się z Panem, że ceny oszalały i rzeczywiście każdy z nas, kto płaci rachunki, chodzi do sklepu, wie, ile za te same pieniądze może włożyć do koszyka. Ale pan prezydent ma narzędzie. On wpływa na to, kto zasiada w Radzie Polityki Pieniężnej. A Rada Polityki Pieniężnej ma wpływ na stopy i ma wpływ dzięki temu na ceny. To nie jest tak, że to można zostawić bez rozwiązania, tylko trzeba myśleć o tym, jakie ma to skutki dla naszych obywateli. Dziękuję Pani Marszałek. Dziękuję za wspaniałe popołudnie. Jak tutaj siedzimy na tej sali, wszyscy życzą Pani przede wszystkim wygranych wyborów, przede wszystkim, żeby Pani Prezydent, Pani Marszałek, Pani Marszałek.
pierwszy obraz chcielibyśmy podarować pani marszałek, grafikę z Jeleniej Góry. Dziękuję bardzo. Możemy mieć jedno wspólne zdjęcie. My z panem prezydentem staniemy tu. Wy stójcie tutaj wszyscy razem i mamy wspólne zdjęcie. Za chwilę, na razie wszyscy razem. Bardzo za to dziękuję. Małgorzatą Kidawą-Błońską pojedziemy do Kobar, tam dzisiaj następne spotkanie, a was prosimy o to, abyście byli naszymi ambasadorami, bo sami tych wyborów nie wygramy.